satych szlifów i może lecieć. Jeśli chodzi o sprzęcior, monopoda, ponieważ Annie się ręce częsą. Tak wyszło. Mamy dwie lampy, o które zawsze się pytacie. Jungnuo 300, trzecia generacja, ile tych trójek? Gimbala, plecaku 135, zooma, tutaj mamy, żeby podpiąć do głośnika, mikrofon kierunkowy, zestaw od Synco, co dostaliśmy, mikroportów, a siódemka, trójka Anny. No i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o sprzęt. Tu mamy ładowarki, tutaj mamy drona, lecimy z tematem. Jeszcze przedłuża, czy lecimy? Lamaj muzyka, lamaj muzyka! Będę późno. Lecimy dzisiaj na nasz pierwszy ślub, dzisiaj jest 18 czerwca, tak się składa, że dzisiaj mamy naszą rocznicę, tak więc robimy sobie randkę u Nikoli i Kamila na ślubie. Bardzo późno zaczynamy, nie chcieliśmy zbyt szybko tych ślubów w tym roku brać, bo chcieliśmy jakoś troszkę sobie od tego odsapnąć, odpocząć i z taką pełną energią polecieć na te pierwsze śluby. Tak więc widzimy się na miejscu, młody ubiera się na sali weselnej, w pokoju na sali weselnej. A młoda u siebie normalnie w domu. Ania poszła się zapytać, czy możemy rozstawić sprzęt. Mamy tutaj na początku, tak więc później, aby nie gonić, aby to wszystko było takie na spokojnie, to sobie ten sprzęt zostawimy. My tą salę znamy i na tej sali jest problem taki, że na takich filarach trzeba stawiać lampy, ponieważ nie ma miejsca na statywu. Tak więc idziemy rozstawić to wszystko i na spokojnie sobie potem ogarniemy resztę ślubu. Idzie. Chyba pierwsi widzimy salę, ale fajnie. Dobra, mogę. Siemaneczko! No nie, słuchaj, ja się tak na ostatnią chwilę pytałem o tego backstage'a, bo od jakiegoś czasu nagrywamy na tego YouTube'a tam, nie? Jakieś tam recenzje, poradniki. A wiesz, a dla młodych to jest też taka fajna pamiątka, że widzą, jak my pracujemy od tej strony, nie? No, a to na pewno szybciej dostaniecie, nie? Wiesz, dla siebie szybciej zmontuję. A tamtą na statywie to zobaczę później, co się będzie działo, to wtedy sobie to ogarnę. Tak? Do ciebie? Dobrze? Dobrze jest? Okej. I coś takiego sobie złapiemy. Okej. Tutaj jest na przykład, tak, teraz widzicie badyl. I drugi badyl nagrywamy, a pierwszy jest rozmyty. Blokujemy sobie ostrość. No i robimy przebiteczkę. A z tej strony jak to wygląda? I jeszcze jedną przebitkę zawsze sobie robię taką, że skręcam na około 75 mm i takie coś jak teraz będziecie widzieć na ujęciu. Sobie łapiemy, też z pierwszego planu wchodzi drugi plan. No i lecimy. Lampę już tam widzicie na górze. Bal mi skrzypi, słyszycie? Żona. No i robimy przebiteczkę ładną, troszkę jaśniej. Nie wiem dlaczego, ale cały czas myślę, że musimy gdzieś jechać, a my tutaj przygotowania mamy. Ja bym tu zrobił przygotowania, zobacz. Według mnie, ja wiem, no ale zarobiście to wyjdzie. Jest, jest jasno w ciul. Dobrze, że nie jest ciepło, nie? No. Naprawdę, tak sam raz. Taki... No, akurat. Sądzę, że idealnie. Ty pamiętaj, nic głupiego nie mów, bo backstage leci, nie? Hej. Siema. Siema, siema. Cześć. Dobrze, że nie ma 10-30 stopni. To będzie dobrze właśnie, to jest dobry pomysł. Coś nie coś potrafię. Coś nie coś potrafię. Ja się nie chwalę, ja mam talent. No. Myślisz, że to będzie, wiesz. O. Ale zarobiście to wygląda. Właśnie o coś takiego chodziło.
I jedno takiego top-downa sobie zrobimy. I mamy tak naprawdę wszystko już ogarnięte. Muszę kupić jakieś makro, ten tam Tamron to tak. No niekoniecznie blisko można. No jeszcze raz, to się nie liczy. No. Mógłbyś się nauczyć kurna angielskiego, byś tak robił za tą Elisa. Kurde, sam to wymyśliłem. Co to będzie zbudowane? Będzie dobrze wyglądało. Tak, jeszcze pokrąg. Dobra, mamy to. Układa się improwizacja. Ale wiesz, dla nas to jest dobrze, że nie wiesz. Musimy cię prosić, żebyś powtarzał. No, no, no. Same plusy. Samo wyszło. Dobra, dam ci teraz najlepszą podpowiedź. Jak będzie marynarkę zakładał, to on nie, ręce do tyłu, a ty robisz... Aha, a nie, ręce wkładasz. Nie, ręce do tyłu, na małysza. Aha, do tyłu, małysza, i zasuwasz go. I zasuń go! No i dobra. Dobra! Tak 100 razy puknijcie się! 100 razy? A, na zdrówko! Jeszcze raz! Jeszcze raz! O jeden, jeszcze raz! No przecież chyba nawet normalnie wyglądasz. Witamina. To są takie lepsze szyby. Widać, że droższe. Witam, cześć Mirek. Siemka, cześć Mirek. Cześć Mirek. O, przyjechaliśmy tu, bo tam wszyscy pijani, no to już nie idzie się z nimi dogadać. Wody? Ja poproszę. Chętnie, chętnie. Wody dużo, dużo wody. Dobrze, 30 stopni. No, tak mrzawka jakaś tam się pojawiła, to... Ale my się I dobrze, że przyszliście od kobiety. Mówię, a czemu sobie taką transparentną cieniusieńką gumkę, jak nitka jest? Jak najmłodsza dama ma na imię? Zuzia. Zuzia, to też możesz... Wiesz, że masz teraz przerąbane? Bo jeszcze ja będę chciał. Także to nie jest, wiesz. Tutaj profil, żebym dalej ładnie widział. O, chociaż tak, troszkę. Tak. Na mnie możesz zerkać. O, ty chcesz mnie wyglądać, ja pierdzielę. Chciałem to już postawić na... No ty się tak ludzie czyjesz, a ja jakoś tak. I lecimy już teraz do kościoła. Jeszcze tak ciepło nie było, jeśli chodzi o ten rok. Naprawdę daje popalić. Kablony tak wiszą. A minus 12. Podpinamy sobie to, a to mi będzie służyło, żeby nagrywać na kolejny kanał osobno dźwięk, co się dzieje w kościele. To lecimy z przebitkami. Wiesz, tak mi pomagasz? Anna mi pomaga ustawiać. Opatentowane. A to wiesz, tu podłączyłem sobie do słuchawek, jeśli chodzi o ten rejestrator, on mi tu nagrywa na kartę, dodatkowo leci mi tutaj, zbiera mi jedna ścieżka w kamerze, to co nagrywam, nie muszę synchronizować, a jak chcę, to prawą ścieżkę sobie biorę i mam pchełkę od młodego, nie? Jedna albo drugie biorę.
Ja, Kamil. Biorę cię, Nicoletto, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże, przeciwnie. Sejdżo. Na policję, żeby wszystko do skarbówki zgłaszać. A to wiem, kto jest. To on nam jeszcze dawał krzesło do... Nie, bo nie, no nie, bo nie chciałem przy gościach po prostu nam po tych krzesłach chodzić. Nie? Witamy, witamy. Klimatyzacja działa, także jest pięknie i wspaniale tutaj na sali. No. Ej, to kabel od serca! Rozrusznik! Rozrusznik! To jest najlepszy etap dzisiejszego dnia. Pyszny rosołek, pyszny. Najlepszy etap dzisiejszego dnia to jest rosół. I teraz najlepsza rzecz na świecie, kluski. A teraz kolega tutaj... Dobra, uwaga, uwaga, tu patrzymy się na mnie, bo jak źle wyjdziecie, to zostanie to z wami do końca życia. Dobra, uwaga! Wy na 3-4 się całujecie, a wy krzyczycie na 3-4. 3-4, głośno! No taki rosołek w miarę był, nie? Ale jeszcze raz, jeszcze raz. Słabo! Słabo! Głośno! 3-4! Chcesz robić rzucanie bukietem? Rzucanie nie! Nie! Tego. Jak? Ale nie, tu bierzesz bukiet, bak, rzucasz i tu ten, wszystkie się rzucają, zarobiście to wygląda. Taka wersja amerykańska. Nie podpuszczam, ale to wygląda bardzo dobrze. Dobra, dziewczyny, kobiety, wszystkie na dół! Niebłoski do mnie! Wszystkie kobiety na dół. Tu zapraszam, zapraszam. Tu wleci dobra muza. Rozwódki, mężatki, wszystkie mogą zejść. To nic nie zobowiązującego. Dobra. Jak komuś nie wyjdzie, to z 3 razy powtórzymy. Gotowi? Dobra, ja gotowy jestem. Raz, 2, 3! Co, na 3? Raz, 2, 3, idziemy! Dawać! Głośno! Okrzyk! Jeszcze okrzyk! Jeszcze okrzyk! Ale się drom!
Super, mega fajne. No, będzie. Będą szli? No. Dobra, i teraz słuchajcie. Teraz będziemy szli, będziecie szli w naszą stronę i jakiś okrzyk do tego. Ale takie tak gra grubo musi być. A weź na. No. Dobra. Dobra, raz, dwa, trzy, idziemy. No. Jeszcze! Zarobiście. Zostaw mnie! Jest dobrze. To idziemy. Dobra, dobra, taki paziów mieć to jest. Jak było? Złoto, fajnie. Fajnie? No. Noszą jak nigdy, nie? Czemu nas nie zapytasz, jak było? Jak było? Nie fajnie. O, teraz dzienną robimy. Nigdy się nie. Ale przebitek jeszcze. Tyle jeśli chodzi o ten materiał. Jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję z tym dzwoneczkiem tam obok, lajka dla zasady, no i komentarz, czy więcej takich materiałów potrzebujecie, czy raz na jakiś czas jest w zupełności wystarczająco. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i do następnego!